Zgodnie z danymi ujawnionymi przez resort edukacji, nawet w co piątej polskiej szkole podstawowej lekcje będą odbywać się na dwie zmiany. Konieczność ta wynika z przepełnienia klas, w których ustawowo nie może być więcej niż 25 uczniów. Tymczasem od 1 września naukę zaczną sześciolatkowie, których obecność może okazać się dość kłopotliwa. Według kontrolerów NIK większość placówek w Polsce nie jest przygotowana na przyjęcie sześciolatków, konkretnie zaś na zwiększoną liczbę dzieci w szkołach. Ta może wzrosnąć nawet o 70%. Rozwiązaniem tego problemu miała być nauka na dwie zmiany, którą jeszcze rok temu zastosowano w 14% polskich szkół. Teraz będzie ich więcej. To rozwiązanie zostanie zastosowane w płockich podstawówkach. Dwuzmianowy tryb nauczania zostanie wprowadzony m.in. w szkole podstawowej nr 22. Jak tłumaczy dyrektor placówki, choć szkoła jest przygotowana na przyjęcie sześciolatków, to dwuzmianowość nauki jest koniecznością. No to jest konieczny zabieg, nikt z nas tego nie zrobił z zamysłem i dlatego, że wpadliśmy na taki pomysł. Po prostu nie ma innego wyjścia. Na pewno zawsze uczenie się od rana jest bardziej właściwe dla organizmu ludzkiego niż w godzinach późniejszych. A druga zmiana zaczynać będzie się generalnie o godzinie 11:45, czasami o godzinkę później, a kończyć się będzie, obowiązkowe zajęcia kończyć się będą najpóźniej o 16:10. Ale myślę sobie, że te godziny, o których powiedziałem, to nie są jeszcze tak tragicznie późne godziny. Kiedyś chodziło się do szkoły jeszcze później i jakoś dawaliśmy radę, dlatego mam nadzieję, że teraz też sobie poradzimy z tym problemem. Negatywnie na ten pomysł reagują sami rodzice, według których dwuzmianowość nauczania będzie męcząca, szczególnie dla sześciolatków. To jest bardzo głupi pomysł. A dlaczego? Dlatego, że dzieci nie są przygotowane, szkoły nie są przygotowane. No na pewno jest to większy kłopot dla rodziców, prawda? Za prowadzeniem do szkoły, może z pogodzeniem tego z pracą, prawda? A dlaczego na zmiany? Nie mam pojęcia. W ogóle to jest sprawa dyskusyjna, czy sześciolatkowie mają pójść do szkoły, czy nie. Od tego bym zaczęła, nie czy na zmiany, czy nie na zmiany. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy wiceprezydenta Płocka Romana Siemiątkowskiego, który odpowiada m.in. za sprawy związane z płocką oświatą. Może być taka sytuacja w kilku szkołach, że dzieci będą zaczynały lekcje od 3-4 godziny lekcyjnej. Mhm. Mamy nadzieję, że to będzie tylko w tym roku, bo w przyszłym roku już wszystko powinno wrócić do normy, bo pójdzie tylko jeden rocznik sześciolatków do pierwszej klasy. Przewidujemy, że może to być jeszcze w szkole numer 3, 6, w 11, w 11 i w szkole podstawowej numer 22 i 23. Oczywiście to nie jest może bardzo komfortowa sytuacja, bo pewnie są tacy rodzice, którzy woleliby, żeby dzieci chodziły na 8, ale pewnie są też i tacy, dla których to będzie dobre rozwiązanie. Historycznie już były, pamiętamy takie czasy, że była dwuzmianowość. Oczywiście myślę, że w przyszłości tego nie będzie, ale szkoły są dobrze przygotowane do przyjęcia pierwszoklasistów, jest dobra kadra, są nauczyciele wspomagający, baza dobra, także myślę, że dzieci tego nie odczują.